Niemcy najdłużej czeka na zwycięstwo. Chorzewianie nie wygrali w lidze bowiem ostatnich 7 spotkań. To spowodowało, że zespół opuścił trener Orest Lęczyk, a jego miejsce zajął Edward Lorenz, który po 2 latach przerwy znów zatęsknił za cotygodniowym ligowym stresem. Sytuacja jest ciężka. Dzisiejszy mecz, a więc mój debiut na ławce trenerskiej, też bardzo ciężki. Wiadomo, że Stomil walczy o utrzymanie. Ale myślę, że coś jestem w stanie może zmienić w grze tych chłopców, żeby nabrali przede wszystkim pewności w siebie, to, że coś potrafią. Liczę na to, oczekuję, że dzisiaj drużyna zagra dobrze, konsekwentnie i co najmniej ten jeden punkt wywieziemy z Olsztyna. Stomil w ostatnich 3 meczach nie zdobył punktu i bramki. To przekonało działaczy z Olsztyna do tego, że podziękowano za pracę trenerowi Szukiełowiczowi, a jego miejsce zajął Mieczysław Broniszewski, który ze Stomilem związany jest już 22 lata. Do ubiegłego piątku Broniszewski był jeszcze trenerem Amiki Wronki. Może pan się rozstać z Olsztynem? No, trochę pracy tutaj włożyłem. Bardzo dobry zespół, sympatyczne miasto. Chcemy uratować ligę. Dzisiaj najlepszym sposobem to jest tylko i wyłącznie wygrana, na którą bardzo liczymy. Będzie ciężko, ale trzeba mieć nadzieję. Ponoć jest pan zaskoczony tym, że w składzie Ruchu jest jednak Maciej Mizia. Bo słyszałem, że miał kartki, no ale skoro jest w składzie, to znaczy, że kartek nie miał. Ruch zatem z Mizią, a Stomil znów z Bogusławem Kaczmarkiem, obecnie menadżerem olsztyńskiego klubu. Godzina 16, piątkowe popołudnie, pan Słupik daje sygnał do rozpoczęcia spotkania. To 10. minuta meczu. Traci piłkę Preis, przejmuje ją Molek. Holc do Jurkowskiego. Ten popełnia błąd. Przyjęta piłka przez Włodarczyka. Włodarczyk w polu karnym i w ostatniej chwili zablokował jego strzał Artur Januszewski. Duży błąd stopera Stomilu, ale na szczęście skończyło się dla gospodarzy tylko na strachu. 8 minut później Szulik, Ramelis, Kwiatkowski i nie ma gola. To 19. minuta, rzut wolny, Szulik i tym razem wspaniała interwencja Lecha po strzale głową Bartosza Jurkowskiego. Bardzo chciał zrehabilitować się stoper Stomilu za tę sytuację z początku spotkania, a teraz już Szulik, Preiksaitis i raz jeszcze łapie piłkę Piotr Lech. Oczywiście z drużyną Ruchu do Olsztyna przyjechał prezes tego klubu Krystian Rogala i w 40. minucie Bizacki, ale z tym strzałem poradził sobie bez kłopotów Jarosław Bak. Do przerwy w Olsztynie kibice nie oglądali bramek, a do szatni razem z piłkarzami i ochroniarzami efektownie podążał prezes sponsora klubu Roman Niemyjski. To już druga część spotkania. W ataku gospodarze. Preis, Ramelis i świetnie interweniuje Piotr Lech. Patrzmy raz jeszcze dośrodkowanie Preisa, strzał Ramelisa i kapitalna interwencja bramkarza Chorzowia. 79. minuta, Preiksaitis, Szwed, nie dał rady Florek. Jeszcze przejęta piłka przez Szulika, ale w dalszym ciągu 0-0. Tutaj bierna postawa defensywy drużyny Edwarda Lorenza, ale na szczęście dla nich strzał Szulika niecelny. I znów Marcin Szulik. Przepuścił piłkę sprytnie Matys Florek. W ostatniej chwili zablokował go Mariusz Masternik. Trener Lorenz miał pretensje do swoich obrońców. 3 minuty do końca meczu i jeszcze jedna próba 100 mil. Jacek Hańko. Preiksaitis, obok niego jest Wleciałowski. Piłka do tyłu, tutaj wybijana przez Chorzowian, raz jeszcze Hańko. Tym razem na lewo. Szwed, odbija piłkę Lech. Preiksaitis, Baszczyński, słupek ratuje Chorzowian, jeszcze Szulik, Matys i 1-0. Jakże upragniona przez piłkarzy Stomilu bramka, to pierwszy gol Piotra Matysa w barwach klubu z Olsztyn. Tutaj nie zdążył do Preiksaitisa Molek. Jeszcze piłka odbita od Baszczyńskiego. Szulik. Aż 5 obrońców przy Matysie, ale ten spokojnie do siatki Piotra Lecha.
A prezes Niemyjski uspokajał serce, a może sprawdzał, o ile lżejsza będzie jego kieszeń po tym spotkaniu. Końcowy gwizdek sędziego, słupika i eksplozja radości na ławce rezerwowych, a także na trybunach stadionu w Olsztynie. Pełne zwycięstwo było bardzo wymęczone. Na pewno nam walki nie można odmówić, że ten mecz przeszliśmy obok. Ciężko było, na pewno zespół Ruchu tutaj przeciwstawił się bardzo mocną siłą. No ale udało się w końcu przebraliśmy tą złą pasę, 4 porażek bez zdobycia bramki jeszcze tym bardziej. No udało się, jesteśmy bardzo szczęśliwi, aczkolwiek na pewno gra pozostaje jeszcze wiele do życzenia. Tradycji stało się zatem zadość, Ruch wciąż jeszcze bez zwycięstwa na stadionie w Olsztynie, a trenera Broniszewskiego żegnały rzęsiste brawa.